Dowód osobisty zawiera mnóstwo podstawowych i niezwykle ważnych informacji. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL czy fotografię, czyli wszystko, co potrzebne do załatwienia chociażby kredytu w banku czy formalności u notariusza. Gdy nasz dowód osobisty dostanie się w nieuczciwe ręce, mogą nam grozić niemiłe konsekwencje. Dlatego o jego utracie należy niezwłocznie powiadomić najbliższy urząd gminy. W sytuacji jego kradzieży fakt ten zgłaszamy również na policji. My przyjmujemy zawiadomienie o przestępstwie, w ramach którego staramy się dociec, w jakich okolicznościach nastąpiła ta utrata. Następnie prowadzimy postępowanie mające na celu ustalenie sprawcy bądź ewentualnie weryfikację tego zgłoszenia, że coś takiego w ogóle nie miało miejsca i nie nastąpiło to w wyniku kradzieży. Kolejną kwestią, którą trzeba zrobić, to udać się do najbliższego oddziału bankowego i tam dokonać zastrzeżenia tego dokumentu. Pamiętajmy, że zgłoszenie kradzieży na policji nie jest równoznaczne z automatycznym powiadomieniem innych instytucji, na przykład banku czy urzędu skarbowego. My nie prowadzimy takiego rejestru, który prowadzą banki. Nasze rejestry są rejestrami przedmiotów, rzeczy, które zostały utracone w wyniku przestępstwa i nie jest to w żaden sposób połączone z tamtymi rejestrami. Na policji zgłaszamy jedynie kradzież dowodu osobistego, natomiast takiego obowiązku nie ma w chwili jego zagubienia. W tym momencie nie musimy tego zgłaszać na policję. Policja nie prowadzi rejestrów zagubionych dokumentów, nie rejestruje tego faktu. Natomiast zgłaszamy ten fakt do banku, ponownie dokonujemy zastrzeżenia, aby nikt nie mógł, osoba niepowołana, zaciągnąć jakiegoś zobowiązania finansowego na nasz koszt i zgłaszamy również to do Urzędu Miasta. Zagubienie dowodu nie jest równoznaczne z jego kradzieżą. To dwie różne okoliczności. Gdy zgubimy dowód, natomiast policję poinformujemy, że został nam skradziony, a jest to niezgodne z prawdą, możemy odpowiedzieć za fałszywe zawiadomienie, a to już podlega karze. Grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Osoby, które znalazły czyjś dowód, powinny go jak najszybciej dostarczyć na policję, do organu, który go wydał, lub bezpośrednio właścicielowi. Jego przetrzymywanie, nawet gdy trafił w nasze ręce przypadkowo, jest niezgodne z prawem.